Wspólnie może się zdecydować, na który pedał ma postawić nogę. Pierwsza próba. Nie ma się co śmiać, naprawdę to jest troszeczkę inny rower, nie ma siedzenia. Jeszcze raz spróbuj. Szymon mówi, że nie jest tak łatwo. No i teraz, jak Szymon postawi tą drugą nogę, będziemy liczyć czas. Jedna noga już jest. Położysz drugą, zaczynam liczyć. Raz. Ale było jeden. To jest jeden. Brawa dla Szymona. Mateusz. Wygląda mi na taką czarnego konia w tych zawodach. No, mówiłem. I jeszcze jedna próba. Co robisz? Jakbyśmy tą próbę liczyli. I teraz spróbuj to powtórzyć. Raz, dwa. Niestety, ale ja widziałem, że za tą trzecią próbą miał bardzo dużo sekund. Także teraz trzeci kolega, Dawid. Balans ma dobry. Teraz kwestia tylko wyczucia geometrii tego roweru. Wsiadasz na rower, na równo musisz mieć. Kolonowi. Nawet masz machać kolanami. I teraz, Bawik, wszystko zależy od ciebie. Jeden kolega miał 1 sekundę, drugi miał 2. Czyli wystarczy 3 sekundy lub więcej. Jaka jest nagroda? Rower. Raz, dwa, trzy. Czyli Dawid zwycięzcą. Może się przejechać. Nagrodę. Hamulce są bardzo mocne, także uważaj. Wniesie mu ławkę. Dawid wszystkim robił. Ławkę mu przyniesie. Ja duży. Ja myślę, że teraz ta czarna mogłaby się spokojnie położyć. To jest. Duży by pojechał. Ktoś chce spróbować? Ja. Dalej. Dawaj. Mikołaj. Jestem w kozna. Dobrze jest. Ale teraz tutaj do Mikołaja. Mikołaj się sprawisz. Ok, Mikołaj jeszcze przyjedzie. Uważaj Mikołaj, bo te pedały są bardzo ostre, żeby ci piszczela nie uszkodziły. Zadbaj o to. To jakiś faworyt tutaj. Pierwsza. Jak się jechało, wrażenia? Super. Żadna? Wyjechała jedna. Ewelina, dalej. Ja wiem, że to nie jest to, nie jest sekundo, ale no, mogłabyś też nam troszkę pokazać. No, a może dalej, któraś z dziewczyn. Idzie Ola, tak, myślałem właśnie, po cichu liczyłem, że jednak jak nie Ola, klasa druga TR, Ola Bucher, brawa, prosimy. Nic się nie stało, brawa dla Oli. Z tyłu nie ma hamulca, nie? Uwaga, uwaga, słuchajcie, mamy wyniki, zapraszamy wszystkich serdecznie bliżej. Oddajemy głos za chwilę. Thank you.
Moi drodzy, dołączyli do nas szanowni goście, których prosiłabym, żebyśmy powitali. Starosta powiatu śremskiego, pan Tadeusz Waczyński. Zapraszamy tutaj do nas. I zastępca komendanta powiatowego Policji w Śremie, pani komisarz Ewa Szyszka. Witamy serdecznie. Witamy bardzo serdecznie. Państwo będą wręczali dzisiaj nagrody, ale żeby nagrody mogły być wręczone, musimy oficjalnie tak poinformować, kto jakie zajął miejsce. Witamy jeszcze z nami panią dyrektor, tak, którą już żeśmy przedstawiali, i kierownika referatu ruchu drogowego. Moi drodzy, dla tych drużyn, które brały udział w turnieju, niewątpliwie było bardzo intensywnie. I miło mi, bardzo mi miło poinformować, że jeżeli chodzi o tutaj punktację indywidualną, pierwsze miejsce i 31 punktów uzyskał Krzysztof Szczepaniak z Zespołu Szkół Rolniczych. Pokaż się nam, Krzysiu. Brawo, Krzysiu. I pozwólcie, że tą punktację indywidualną najpierw przedstawię, a później drużynową. Drugie miejsce, 26 punktów, Karol Gościniak, Zespół Szkół Rolniczych. Brawo, Karol. Trzecie miejsce, 25 punktów, Szymon Osiecki, Zespół Szkół Rolniczych. Brawo. Czwarte miejsce, 19 punktów, Mateusz Figaniak, Zespół Szkół Politechnicznych. Brawo. Gdzie jest Mateusz? Mateusz, pokaż się. Tutaj jest Mateusz. No nie wstydź się. Czwarte miejsce, bardzo dobrze. Piąte miejsce, 17 punktów. Mateusz Krzyżaniak, Zespół Szkół Technicznych. Brawo, Mateusz. Brawo. Szóste miejsce i 16 punktów. Dawid Lipowicz, Zespół Szkół Technicznych. Brawo, Dawid. Siódme miejsce ex aequo po 14 punktów. Piotr Grześkowiak i Łukasz Osiński. Piotr Zespołu Szkół Technicznych, a Łukasz Zespołu Szkół Politechnicznych. Łukasz, pokaż się. Tutaj jesteś. Dobrze. Ósme miejsce, 12 punktów. Tomasz Banaszak, Zespół Szkół Politechnicznych. Tomek, brawo. Tu jesteś, dobrze. Dziewiąte miejsce ex aequo po 11 punktów. Paweł Domałeczny i Karol Tomczak, Zespołu Szkół Ekonomicznych. Chłopaki, gdzie jesteście? Pokażcie się nam. Nie chcą się już pokazać. I dziesiąte miejsce. Tu stoją. Stoją. Dobrze, dziesiąte miejsce, 9 punktów. Maciej Okoniewski, Zespół Szkół Ekonomicznych. Brawo. I teraz już poprosimy drużynowo tutaj o wystąpienie do nas, będą wręczane nagrody. Pierwsze miejsce, a jednocześnie reprezentowanie powiatu śremskiego w etapie wojewódzkim ogólnopolskiego młodzieżowego turnieju motoryzacyjnego przypadło drużynie Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie. Zapraszamy serdecznie drużynę, opiekuna tutaj do nas. Niech się pokaże pan Marcin Szydłowski również. I nagrody wręczają, tak jak już mówiłam, pan starosta i pani komendant. Poprosimy o wręczenie tutaj tych.